uniwersalne no można dostać uniwersalne, ale stricte do Novoxa, jaki by pasował, to ja nie mam pojęcia. Nie korzystałem nigdy z koszyka do Novoxa. W sumie nigdy z tego Novoxa nie korzystałem. Ale polecam ci wejść na stronę producenta albo stronę sklepu jakiegoś, który sprzedaje, jest autoryzowanym sprzedawcą Novoxa i zobaczyć sobie, co oni do tego polecają i zapytać. Dobra, działa. Ale na pewno bym... Działa? No, zresetowałeś klucz. Wkleiłem nowy klucz po prostu i jest okej. Nie wiem, zawiesiło się? Boże, też tak miałem kiedyś i właśnie zwiesiłem. A co do tego... Mam moda u Saska. No to bardzo dziękuję za danie mi moda. Ja za jakiś tydzień zrobię selekcję w modach, zobaczę, kto tam się spisywał i wtedy zaufanym osobom kolejnym dam. I dziękuję komuś za suba, bo mam, widzę, 460. Dzisiaj nie ma takiego sprintu z subami, ale też jest nieźle, też jest nieźle. W razie czego, jakby u mnie zerwało i live już miał się nie pojawić, to zapraszam na kanał Marcina. On też ma live'a, odpalił. Jeżeli by coś mi się tutaj urwało, to śmiało tam wpadajcie. Link do tego kanału jest podany jak zwykle w opisie. Czyli co, robimy Pierwsza tę misję dalej, limitka. tak? Na specjalne auta. Ja sobie tylko odpalę twojego live'a. Czekaj, jaka tu jest sesja w ogóle? Uuu, 28 osób. Jesteśmy w tej samej. Sesji cię dorzuciło? W ogóle. Ej, ja mam wczytywanie. W ogóle czemu ty jesteś łysy? Tak? Zobacz sobie na live'ie teraz, że jesteś jako łysy. DI cool, 102 poziom. O, teraz odświeżyło. Ale zdążyłem zapisać. Zrzut ekranu mam. To ci potem wrzucę. Mi potem podeślesz. Pewnie ładowało postać i dlatego włosów nie było. O Jezu, jaki nick. Dziękuję, rewolwerowiec, za suba. Bardzo dziękuję. Mam 12-latków pod live'em. Jaki koszyk uniwersalny? Nie wiem, czy ci odpowiadałem, ale niestety ja się nie znam na mikrofonach za bardzo i na koszykach. Ja mam. Nie mam uniwersalnego, bo ja mam dedykowany do OBS, do Blue Yeti. Dobra, wpadasz do mnie, czy ja mam do ciebie wpaść? Aha, bo to się stąd odpala. No to może zrobimy teraz u mnie tą misję, tą co robiliśmy wcześniej. Okej, to się zbugowało. Tak. Ja cię zaproszę. Okej, nie ma Tylko bym problemu. sobie jeszcze auto wystawił na dwór Kurumy. Albo nie, potem zadzwonimy. Może znowu będzie tak samo. Dostałem zapro do biura. Dziękuję bardzo, rewolwerowcu. Kurde, już się pomyliłem, ale dziękuję za suba. I pozdrów Saska. Mimo, że wiem, że tutaj jest. Przyjąłem zatrudnienie. A wszedłeś do pomieszczenia? Jestem. Pojazdy specjalne. Czekaj, to było z tym tirem. Tak, stile. Live działa, bo mam aż tak nieprzyzwoicie mało. Jeszcze raz. Mój live działa, bo mam nieprzyzwoicie mało widzów, nawet na mnie. Sprawdzę, czekaj. Kenas, siema, siema. Nie, no działa.
mam zero widzów, mi pokazuje, ale widzę, że ktoś pisze. Siema, Kenas jeszcze raz. Ważne. Może YouTube coś się znowu tu przywiesił. O, dobra. Dobra, widzowie rosną. Dobra. Jest. Dobra, trzy osoby są. Wiesz co, pytałem się Sasku, czy jesteś, bo mi pokazywało przez chwilę zero widzów, także miałem taki mały mindfuck, co się tu wydarzyło, czemu jest zero widzów. Uch. Proszę, bądź ty pilotem. Jak ja odpalam, to jestem ja. To można było wybrać, kto. A to dobrze. Chyba jednak nie. Nie, ty jesteś pilotem. Nie, ja tym nie latam. No ja też nie mogę latać. No nie mów, że tego gościa dało na pilota. Ja pierdolę. Nie, ty jesteś pilotem. No nie mogę, no podpiąłem pada i nie leci. No teraz. Aha, bo mi zaznaczyło wtedy jako Xbox drugie urządzenie. Nie wiem dlaczego. What the fuck, co tu strzela? A ten... Przeciąg ci robię w helikopterze. Wybijesz szybę? Nie, otworzyłem. What the fuck? Ten napierdziela tutaj. Może racja, w sumie masz rację. Może dlatego... może dlatego właśnie... zawiesiło się coś, bo kilku większych youtuberów ma live'a i serwery nie wytrzymały i tak dalej. Możliwe, że masz rację. Dobra, szybko, nie chcę jechać z tyłu. To ci kurumę wezmę. Nie, bo muszę z wami jechać. Ej, ja nie wsiadłem. Ale ja nie ruszyłem w ogóle. A mnie przewróciło. Właśnie, Szymon, o co ci chodziło z tymi 12-latkami? Dobra, tu dzwoniliśmy wtedy? No, ale serio chcesz kurwą tam podjeżdżać, jak jest nas... Ta. Może znowu się zbuguje. Gdzie jest ta kurwa na tej liście? Jestem główny... Przycina ci znowu. 40. Ja pierdolę, ja mam taki... O, jest z tyłu. Możesz iść do Kurumy. Kurczę, nie zaznaczyłem, w którym miejscu to było. Gdzieś tu, nie? Patrz, co on robi. Nie mogę. Nie mogę zaznaczyć, nie wiem. Ale wy się teleportujecie jakoś. Ja nie wiem, co się dzieje. No to nie możesz kurumą jechać? To idź kurumą. Mogę, ale chciałem, żebyś wiedział, gdzie masz zaznaczone. O to mi chodziło. A o 12 lajków ci chodziło, że mam pod live'em. Dobra, wsiadaj jeszcze raz. Biegnę. Ty. Co to ma być?
No. Szybki sposób na kasę, można powiedzieć. O Jezu, naprawdę. Przypadkowo żeśmy Bracie, odkryli to buga w jedyne grze, red no. flagi. Ja widzę, że mam lagi jakieś na zajwie. Dropi mi live'a. Ja Przecina ci pierdzielę. transmisję? No. No, No, przecina jak mi, wcześniej widzę. mówiłeś, to też się przecinało. A teraz jest lepiej. Ale mam czarny ekran. Panie. No, dopiero teraz. Troszkę opóźnienie było. No u mnie też dopiero teraz się emisja pojawiła. A A czekaj, nie, bo ja na nie czacie zauważyłem, odpowiedziałem. że ktoś ci na... No. Nie no, Właśnie. misji dalej mi nie załadowało, Teraz... czarny ekran. Też mam czarny ekran. O! Zniknął mi napis wczytywanie. Dobra. Już. Czytało mi. No, i misja zrobiona, można wracać. Ziomek chce wsiąść. Nie wsiądzie. Mam zablokowane. Już ci Gdzie zaznaczę. jechać? Z powrotem chyba. U ciebie zrobimy teraz tego blazera. Czemu myśmy wtedy go nie zrobili? Co tam było nie tak? Nie wiem, co tam było nie tak. A, Nie chciało nam się dobra. wczytać. No to po pierwsze, a po drugie, bo żeś się zabił, jak wyskakiwałeś. Tak, chcę suba, chcę suba. Dawać suby. Sasek, czemu elo? Ej, mam jakieś problemy z internetem, bo ten ziomek mi się teleportuje. Właśnie auto się teleportuje teraz, jak jedziesz. No to mam problem z internetem. No to może ja będę prowadził. No. U mnie to wiesz, to bez różnicy. A, no dobra. Jak ty wolisz? Nie no, póki nie stukniesz nic, Bo bo na razie widzę, że w ciebie wjechał. no. Ja go rozwalę, czekaj. Czemu nie... Aha, bo nie mogę rzucić. To on strzela do nas, czy ty Nie, do ja do niego? niego. A bo on chyba myślał. Ale nie mogę wyrzucić C4. Tasek, poszedłeś? A tak jakoś napisałeś. Wiesz co, bo mi przez chwilę live'a wywaliło. Więc jak coś tam mówiłeś, pisałeś do mnie, to mogłem tego nie widzieć. Albo odpowiedziałem, a nie zauważyłem. Bo jakiś problem z internetem mam. No, też teleportuje mi wszystko, ale no. Co tu się dziwić, jakże z tym, że ja mam LTE? Próbuję robić streamy na LTE, to jest trochę mimo wszystko kłopotliwe. Teraz normalnie jedziesz. To chyba się naprawiło. Może się naprawiło, może racja. Nie racja. Pewnie zatańczy. A w ogóle... Daj sobie, jak ktoś daje ci suba, to tak, taki taniec tam masz. Zamiast miniaturki albo gifa. Do 23 na pewno. Nie wiem, jak długo GTA, na pewno będzie stream do 23. Nie umie tańczyć. Umie Sasek tańczyć, ale coś tam popróbować można. On dalej nas goni? No.
Po co on za nami jedzie? No. What the hell? Nie ma już go. Wysadził się. Go? Nie. Ja niczym nie rzuciłem nawet. Wcześniej chyba do niego... chciał wysadzić nas. No może rzucił i nie trafił. No pewnie był wkurzony, że do niego strzelałeś, no to postanowił nas wysadzić. I wysadził siebie. Ze spadochronami, czekaj, no kiedyś ten... na pewno, ale teraz raczej nie, bo robimy jeszcze misję ze specjalnymi autami. Czy co? Ten ziomek się nie nazywał Lambazy czasem? Pisze cały czas coś po rusku na czacie. Chyba nie. Co za typ. Dobra, tyle to już no. Przejdę. Ale... no. Ale nie dostałem jeszcze suba. Świetliło. Żebym dostał. Dobra. O, cześć Butuś, witam z powrotem. Dzisiaj taki slow live. Zauważyłem, że piątki zawsze mam mniej widzów. Jak będziesz w biurze, to mnie zaproś, bo a, mnie wyrzuciło no to, trochę dobra, dalej. Czekaj. Dobra, już jestem, już blisko jestem, nieważne. Myślałem, że to jest dalej. Nie, uliczko obok byłeś tylko. No, ale trochę dalej niż ty. To u mnie robimy tę misję? No, na zmianę może. Żabkę ci zamknęli. Weź, nie mów mi nic o jedzeniu, bo jestem tak głodny, że normalnie zjadłbym wszystko, co by mi dali. Oj. O, ale mnie zlagowało. Dobra. Nie widzę, żeby cię zlagowało. Jak uderzyłem w ciebie, to się nagle tak przesunąłeś. A widzisz? Czemu bana dostanie, jak poda serwery? Bot to wyłapie od razu? Mhm. Czemu czekaj, ja mam... i do ciebie zadzwoniłem niechcący. Zawsze mi do garażu wchodzi automatycznie, jak podchodzę. Bana nie dostaniesz, u mnie dostaniesz tą majta. Wystarczy, że usuniesz kropkę albo coś w tym stylu, że to nie będzie typowy... chyba, że zdążysz skopiować link, to po link to... No, chyba albo, że zdążysz skopiować, a tak to na 60 sekund timeout. Jak dzisiaj mnie to bolało. Czemu sobą nie ma? Co to jest? Wpuszczasz? Ej, a, dobra. Czemu sobą nie ma? Ale o co chodzi? Ja też nie wiem. Pewnie albo brakuje słowa. O, co to tak? No nieważne, jak się dowiemy to. Ja tak próbowałem rozkminić jeszcze o co chodziło. Z tymi bugi. Z bugi robiłeś? Z tymi. Czemu mam... A z tymi, dobra. Co czemu masz? Czekaj. No, we dwóch można to zrobić. O, już poblokowane. Jest sub. Dobra, ja nie rozumiem, o co ci Wider chodzi. Czemu nie wyskoczyło, że dałeś suba, czy o co chodzi? Może follow nie działa, znaczy sub nie działa. Może, nie wiem, niech mi... Nie wiem bardzo o co chodzi. Jestem trochę taki rozbity. Czemu? Niewyspany? Nie wiem. No. Kilka dni wstawałem mega wcześnie. A, teraz ty lecisz. Teraz wstałem trochę później.
No ja lecę. Ulcze, zjadłbym jeszcze raz obiad mój. A co miałeś? Pierogi ruskie. Ja wolę z mięsem. Też lubię z mięsem, ale... Ale były ruskie. Pierogi też są dobre. No ogólnie. Były ruskie. Tam je po części robiłem. No to na pewno musiały smakować. O, zwiesiło mi coś. Tak jak sos. Jakie kurcze deale serwerowe normalnie tutaj. Dasz serwer bez kropki, jasne, dam serwer bez kropki. Tam gdzie spacja, tam widzę kropka, mcprohajty.pl. Tak szczerze myślałem, że Minecraft już umarł trochę. No Łukasz zawsze jest głodny. Ale no w sumie taka prawda, co w coś gramy, to ja za chwilę mówię, że głodny jestem. A ja mam takie słodycze. Wiesz co, ja mam tak, że... Ja lubię dużo jeść. Ale nie jestem tak znowu mega gruby. Ważę tylko 66 kilo i 6 dziesiątych. I serio tyle ważę. Dobra, ja wyskakuję. Spróbuj na mnie zrzucić ten helikopter. Panach Zatańcz dał suba. Dziękuję bardzo. Dziękuję za suba. Domyślam się, że to ty, Sasek. Zaraz coś wymyślimy z tańczeniem po misji. Albo nie, dobra, na fotelu zatańczę. To też się pewnie będzie liczyło. Ale ja nie umiem, także... Co, odsubował i suba dał jeszcze raz? Nie, nowy konto ktoś założył. Banach Zatańcz. Czekaj, jak ja tam mam wejść? Dobra. No myślałem, że przeskoczy przez siatkę chociaż. A nawet nie próbował. Dobra. O kurde. To jest ona. Kto ona? No, ty jesteś nią. Jak ty zmieniłeś? Aha, ha. To ha. Kurczę, padek to zasuwa. Ty jak to zrobiłeś? No czemu przytrzymaj, mi to przytrzymaj, ha. Ale fajnie on jeździ. O dobra, teraz. Patrz jak szybko. On tani był, Blazer akurat jest tanim. Tanim autkiem. Dobra, co tu jest? Nie wiem komu dałbym moda. Pewnie z czatu, pewnie osobie, którą najdłużej znam. Która najdłużej się udziela na czacie. Okej. Okay. Zobaczyłbym sobie w statystykach, kto najwięcej pisze i kto najdłużej lepiej jest. Lepiej cofnę trochę od tych samochodów. O tu. To masz beczki poustawiane jak coś. A ciężko tak... Dobra, pierdziele, stąd wychodzę. Skąd oni strzelają? Niestety nie mogę ci oznaczyć. No szkoda. Pozostałem ładnie. Wow, 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 wow. Ja dostałem mocniej. Czekaj, gdzie się zakładało? Pancerz? Też zaraz to zrobię. Pancerz. Unek. Ekwipunek, pancerz. Ciężka, pełna kamizelka. Dobra, ostatni. Nie wiem, strzela do mnie cały czas ten jeden. Ty, dupy jest strzelanie z tego, kurde. Z czego?
No z tej ciężarówki. Dobra, ekwipunek, pancerz. Dobra. Fuck! Fuck! Kuźwa, no zaklinowałem się na krzaczku. Ja pierdzielę. A tak ładnie szło. Ja dlatego zostawiłem tam przy brzegu to auto. Moje też stało przy brzegu. W miarę. Grasz każdego dnia w Pokémony? Ja grałem chyba przez 1-2 dni. Ale Pokémon... A, to na tą apkę, bo są jeszcze Pokémony karciane. A nie grałem w Pokémony karciane. Mówię, gdzieś za tydzień będę robił rekonesans w modach i jak zobaczę, że jest jakiś mod, który zupełnie nikogo nie zbanował, zupełnie się nic nie robi, ani nie bywa nawet na live'ach, to wtedy ta osoba przestanie być modem, a ktoś wejdzie na nowo, bo mam chyba 5 albo 6 modów. Ja nie banowałem nikogo, ale zaraz mogę. Kogo? Nie wiem. Dobra, wysiadaj z tego. Nie, ty się udzielasz chociażby na live'ach. Oni są po prawo tutaj. Dobra, naokoło przebiegnę. Kamizela by się przydała. Ekwipunek, pancerz, pełna kamizela. Dobra. Okej. Ciężarówki wysadzone. Dobra, ale pancerz to od razu mi schodzi, ja nie wiem jak oni celują. Ja też miałem raz pełny mnie trafi, pancerz i już nie ma. Teraz mam zero. Butuś, udzielasz się na live'ach, co to za procenty? Nie będę cię banował za bycie na live'ie, to na tym drugim masz tam link powyżej. Jakie procenty, skąd to mają? Nie wiem, właśnie 15-41%. Nie mów, że znowu ciężarówki jakieś. Bo mi zaraz pancerzy mi braknie. Od takiego strzelania. Nie, czekaj, właśnie, gdzie to jest? Ja sobie założę pancerz. To jest daleko. Pancerz. Czekaj, którędy to będzie? Tą rzeką. Dobra. Ale muszę. Nie tą rzekę. Intel Core i7? Czekaj, bo albo mi się nie wyświetlają wszystkie komentarze. Nie, no ja tak widzę, tak jak ty. Tylko się zastanawiam, czemu tam na mnie helikopter leci. Którędy ty lecisz, Marcin? Za tobą. Pomyliłem. Wstawaj. No nie gadaj. Dobra. Płynięcie tą rzeką to jest... Mogliśmy inaczej trochę popłynąć, no ale... No mogliśmy. Minecraft będzie po Battlefieldzie.
Ty, ja nawet nie wiedziałem, że tu są takie spływy, można kajakowe robić. Takie wodospady. Jedna misja tu była. Jak się uciekało właśnie tą rzeką. A może racja? Dobra, ja jestem. A czyli misja to napad był taki. Na online akurat. A no to nie, to nie. Ja płynę. Jedno jest po drugiej stronie rzeki, czy źle widzę? One są w ruchu. Czyli mam wypłynąć po prostu. No, na ulicę. No za szybko. Dobra, to tam ja nie biorę jedzie. Te po lewo. Ja po prawo. Myślałem, że szybciej będzie jeździć. To w wodzie szybciej płynęło. Ale dobre to jest, jakbyś miał na przykład zamiast naokoło rzeki jechać, no to możesz przepłynąć przez rzekę. Dobra, jedna ciężarówka zniszczona. Jeszcze jedna. Ty zsiadłeś z tego, czy strzelałeś z tej broni? Nie, bo ja nie mam... Strzelałem z tej broni. Ona się zatrzymywała. Ta pierwsza przynajmniej. Dobra. Zniszczyłeś? Za chwilkę. Już ją mam. Szkoda, że nie ma autonamierzania jakiegoś. Nie. Ominęło cię to, że graliśmy w farminga, a teraz gramy w GTA 5. Ale co dobra. Z Sasku, nie? Co nie? Jakieś łodzie są. Widzę, widzę. Daleko? Nie wiem. Zobaczę na mapie. Nie tak daleko. O Jezu. Przed wody się najpierw jakieś dostać. Ty jesteś na wodzie? Tak. Ja płynę już tam. Dzień dobry, biegnę za tobą. Tak, doszły 3 subiki. Trzymasz shifta czy nie? Trzymam. Jutro też będzie. Słyszałem. Nie trafię z tego. Tyś we mnie wpadł. Ty. Zobacz, ziomek tu na skalę został. A ja muszę gonić teraz motorówkę. Sorry, się zaaferowałem strzelaniem. No nie dokonię tego. No, na razie. Dobra. Dogoniłeś, czy mam lecieć, nie. Pomagać ci dogonić? Staminy nie mam, nie raczej no, nie, no, ucieka mi cały czas, równo ze mną płynie. Nie, nie pomagę na razie, może zniszczę dwie. No to jadę. A żeś mnie zrobił? Przepraszam. Po GTA Przemek będzie Battlefield, mówiłem. A po Battlefieldzie, jak Damian przyjdzie, będzie Minecraft. Jest.
Da się przechwycić, ale musisz zamontować. Jakby to powiedzieć. A była taka aplikacja nawet, która tak, ci dawała podgląd. Przez. No ona była jakby aplikacja internetowa, a wtedy OBS-em ustawiasz na źródło internetu. Przynajmniej tak widziałem. Dobra, przechwycone. O kurczę, dziękuję za suba, ale niestety nie widzę niku. Się zamazało strasznie. Przepraszam bardzo, nie widzę niku. Dobra. Dobra, lecę dostarczyć Blazera do punktu odbioru. Możliwe, że będzie na live Minecraft. Jeszcze ustalimy to, jak się wszyscy spotkamy. A co do tego OBS-a, to kiedyś coś tam czytałem, ale nie jestem pewny. Także nie chcę ci nic mówić, bo się mogę pomylić. Także uznajmy, że po prostu nie wiem, bo coś tam kiedyś czytałem, coś mi się o uszy obiło, ale nigdy nie chciałem tego robić tak za specjalnie. Nie miałem potrzeby przechwytywania OBS-a. OBS-em, no. To jest tutaj gdzieś, chyba, czy jeszcze dalej? Dalej. Tam, gdzie były te batyskafy mniej więcej. To jest Blazer Aqua. Pojazd specjalny. Pierwsze trzeba misję zrobić, żeby był taniej po prostu w sklepie. Dobrze, Przemek, będę pisał na Steamie. Sasek, niestety Nightbot nie odpowiada. Nie wiem, nie umie tego zrobić, żeby odpowiadał. A da się ustawić? No, gdzieś widziałem, że się da. I co on pisze? A to co mu tam odpowiesz? Każesz napisać. A. Nie przejmuj się, Butuś. Dzisiaj taki luźny live. 40 tysięcy? Jakoś dużo. 40 dostałeś? 37. 35. No to może 35-700? Siódemka tam była na pewno. 35. Tyle dostałem? Ja tyle dostałem. A jak to ustawić? Wiesz może Sasek? Tam jest pełno tych opcji, ale nie za bardzo miałem czas to zrobić. Gdzie ja mam to? Ten pan cały czas nie odpisuje mi na maila. No i ja. Kto? A taki z firmy jeden, bo miał mi wysłać zdjęcia, z których mam coś tam zrobić, które mam jakoś przerobić, żeby ładniej wyglądały. I czekam już drugi tydzień i nie wysyła. I dzisiaj dzwoniłem, bo nie wiedziałem, czy się zagubiły te maile gdzieś. I nie wysłał. Nie wysłał. Dzwoniłem, powiedział, że dzisiaj wyślę i nie wysłał. Czyli mam rozumieć, że chyba nie chce jednak.
Hector, Marcin już mówił, nie pamiętam jak się on nazywał. Blazer Aqua, jakoś tak. Blazer Aqua, o właśnie. Dobra. Teraz do ciebie. Ale nie tą samą, może jakąś inną. Żeby dwa razy począć to samo, to. Czekaj. No inne, inne. Czekaj. Gdzie my jesteśmy w ogóle daleko? Sobie pojazd specjalny wezwę. To weź bugi, dawaj. Albo coś. Albo to różowe, co robiłeś, co tuningowałeś. No, różowy to on nie jest. Został żółty. Czemu nie jest? O ty. No, rzucaj. O ty chamie. Dobra, już sofa. No wsiądźże. Ty wiesz co, u mnie zatrzymałeś się nagle Tak, na bo jak chodniku. wybieram jako prezes, to mnie A. blokuje. Zawsze tak mam. Nie wiem, O, czy ty dziękuję też. Tymku, że będziesz na każdym live'ie u mnie. Bardzo dziękuję, cieszy mnie to. To jak u mnie nie ma live'a, to wpadaj też do Marcina. Link masz pod spodem właśnie, pod twoją wiadomością. Ile razy możesz użyć tego dopalacza? No raz, ale on się ładuje. Jak szybko jedziesz, to on szybciej się ładuje, z tego co zauważyłem. Nie wiem, tak myślę, co 10-15 sekund będzie szło. By trzeba było Czuję sprawdzić, się czy on w ogóle, prezes. jak on szybko jeździ. Zatrudnij mnie, panie prezesie. Zatrudniłem. Wysłałem ci. No Nie to dostałeś? akurat zacząłem wchodzić do twojego biura, panie prezesie, także nie mogłem przyjąć zaproszenia, panie prezesie. Wysłałem teraz jeszcze raz. Już przyjmuję, panie prezesie. Co mi tak teraz? O. Klatki mi zaczęły spadać, jak wszedłem tu. A mi też w tej chwili właśnie do 50 i już mam No, 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 szczycie. identycznie. Akurat jak tu wszedłem do siebie. A tu nie dałeś mi jeszcze? To jest u ciebie jesteśmy teraz. U mnie lagów nie ma, u ciebie są. W domu. Ej, mówiłeś, że masz save. Gdzie masz save? Dzięki Szymku. Gdzie mam save? Już się pokazuje. Czekaj, jakie lagi? Jak ja wszedłem do siebie? No miałem. Tu jest uzbrojenie. Ty, to ja nic nie widzę, jak słowo dobre. Teraz, no czekaj. A tu jest save w tym drugim. Pokaż save. Pokaż swoją Tylko widzisz, mi nie leży gotówkę. kasa na biurku, a u ciebie jest. Z walizką nawet. No bo pewnie do save'ów uschowały. No ale niektórym leżały tu normalnie pieniądze na środku. No Może i zbyt mało kasy mam. nic specjalnego. Szkoda, że nie mogę podejść. I wziąć. Zabrać tego. To nic Oni specjalnego. spierdzielić. Co ci z tego, że to jest zamknięte w szafie i co? I wydajesz na to tyle No kasy. nic. Jaką masz Avermedię? Którą? Bo ja też mam Avermedię i teraz zamierzam kupić nową. Mam jedną do nagrywania, a chciałbym mieć też do streamowania. Chciał streamować gry z PS4 w miarę znośnej jakości. A tak w ogóle co do tego Sony Vegasa, to żeby zrobić wszystko dobrze, musisz pozmieniać na samym początku parę ustawień. Ja tam nic nie zmieniałem, tylko poklikałem, poklikałem i tyle wyszło, że nic nie wyszło. A to kiedyś miałeś w ogóle styczność z jakimś programem do renderowania? Pinacle. Nie znam.
Co to za program Pinacle jakiś? No jest taki, a to kiedyś. No i Maker, ale to stare czasy. Teraz chyba już nawet nie ma Movie Makera. Jest, jest Movie Maker. Ale w Full HD i na MP4? Tak, Full HD i MP4. A próbowałem i nie szło na MP4 zapisać. Ale wiesz, tam trzeba wszystko pozmieniać i ja ci wszystko wytłumaczę. Bo bym sobie powycinał te fragmenty, po prostu, a resztę usunął, bo to miejsce zajmuje, a i tak mi jest niepotrzebne. Masz... Co to znaczy, że mam dzwona? Może jakiś wyścig po misji? Ciekawa propozycja, co ty na to, Marcin? Może być po tej misji. Kaskaderski pewnie. No, kaskaderski wyścig jest jak najbardziej na propsie. No to po misji zrobimy wyścig kaskaderski. Masz A więc tak. No właśnie nie wiem, co to jest ten masz dzwona. Dzwoni banach ode mnie. Znowu jakieś aqua? No nie wiem. Dobra, w każdym razie coś... tak, żeby... Ja wszystkie filmy renderuję w MP4. No ja tak samo chciałem, bo mi zapisuje w MP4. No. Bo mniej waży wtedy. 23 mam lata. O której byś chciał Minecrafta? To będziesz miał na live Minecrafta, żebym oglądał, czy nie? No, ja zrobię live'a z tego. Okej. Okay. Będzie na live. A, dzwonek obok suba! Słyszałem, bo teraz cię te dzwonki daje. Ja zupełnie zapomniałem, o co chodzi. A to super, że dałeś dzwonka. Właśnie jeżeli chcecie otrzymać powiadomienia o moim live'ie, to dzwonka trzeba dać, bo tak to będziecie wtedy zawsze widzieć, że dałem live'a. Jakiego dzwonka? Nie wiesz, o co chodzi? Nie. Marcin? Ja tam nigdzie dzwonków nie widzę. Obok przycisku subskrybuj masz taki dzwonek. A było to zawsze, czy teraz jakoś? Nie, od niedawna. A, to może nie zwróciłem uwagi. Dobra. Nie no, za 15 minut to nie za bardzo. Bo najwcześniej o 23, bo to i Damian będzie. Bo on tam ma coś poogarniać sobie i tak dalej. A, ja chciałem na działko, no ale dobra. Już strzelałeś. Czyli to będzie pływać, tak? Z tego co rozumiem. No widzisz beczki, pewnie beczki działają na tej zasadzie. Damian ma być o 22, ale to i tak, bo jeszcze w Battlefielda będziemy grali. No umawialiśmy się wczoraj na 23, to tak sobie zaplanowałem mniej więcej. Strasznie wolno to płynie. A, to do TVN. A ja też mam do strzelania. Daj tego z góry, możesz? Jestem. Tak, mogę, dostaję. Do widzenia. Czekaj. Dobra, pójdę. Pancerz muszę założyć. Nie działa mi jem. Dobra, mam. Mhm.
Jeszcze jeden tam jest. Gdzie? Czekaj, bo nie mogę skręcić tym. Ty, ja, my chyba mamy wejść tam na górę. Co mam tu zrobić? A zniszczyć, dobra. A ja spadłem na dół. Dobra, już nie musisz tu wchodzić. Leć do tamtego. Gdzie? Do auta? Do samochodu. Tak. Zablokował się. O. Helikopter jest u góry. Dobra, zabiłem. Helikopter zabiłeś? Dobra. Bo ja łódki rozrzucałem. Do punktu odbioru. Nie wiem czemu, czemu tylko wy piszecie. To ja nie muszę pisać, no ale kto chce, to będzie pisał. Czy mam Garry's Mode? Nie mam Garry's Mode. Z tyłu za nami jest. O, właśnie, nie mam Garry's Mode'a żadnego. A Butuś właśnie nie wie co pisać. Jak nie wiesz co pisać? Jestem zmęczona. To napisz co w szkole było. W szkole pewnie. A to nie czytałeś, widzę, bo ona recytowała Bogu Rodzica, tak? Dobrze pamiętam, Butuś? O Boże. To najgorsza lekcja chyba. Pewnie polski. Nigdy polskiego nie lubiłem. Mi się wydaje, że niemiecki. Co on tak wolno płynie, ty? Blazerem byśmy już tam byli. Sasek, ale chodzi ci o Minecrafta, no to się umawialiśmy na 23 tak wczoraj, także no... Z Minecraftem to gdzieś o 23 byśmy dopiero zaczęli. A nie możesz H kliknąć, żeby nie. Koła ci się schowały czy coś? No klikałem już, nic się nie dzieje. Taki samochód nie wymyślili. Ale tak na dobrą sprawę, to weź jakikolwiek samochód, który znajdziesz na ulicy. Nawet malucha i doczep dwie takie butelki tutaj po boku, to jak daje głowę, że nie będzie on pływać. No nie. Że to silnik zalejesz. Jak nie osłonisz niczym. Skąd się wziął Nick Mr. Equal? Nick Mr. Equal wziął się stąd, że mam na imię Łukasz. Dużo osób w podstawówce na mnie mówiło Luki. Jeżeli przeczytasz Equal od tyłu, to wyjdzie Luki, więc wymyśliłem sobie na początku nick do plemion, bo pamiętam, miał być jakiś fajny nick do plemion, to sobie do plemion wymieniłem Equal Equal. Miał być Equal Equal taki nick, także taki sobie nick wymyśliłem. Czyli Luki Luki od tyłu. No i potem przechodziły różne takie przemiany typu The Equal, aż w końcu doszło do Mr. Equal. Stosunkowo Mr. Equal jest nowym, bo Mr. Equal powstał mniej więcej w momencie, kiedy założyłem kanał na YouTubie. No spoko, to do zobaczenia później mam nadzieję, że zagramy w te Minecrafty. Trójkę. Ile hajsu dostanę? 23, to tam było lepiej. No widzisz, no to znasz, wiesz od czego powstało. Po prostu jak kluki przeczytasz od tyłu, to masz Equal. Nie miałem pomysłu na lepszy nick, to sobie Equal Equal wymyśliłem i później już poleciało Mr. Equal, The Equal, tam MR Equal, też Mr. Equal, no różne były rzeczy.
A teraz na YouTubach się wybijam od Mister Equal. Dwa sprawdziane i dwa WF-y. A WF-y pewnie jeszcze w środku zajęć. A z czego sprawdziany? Zgaduj, Ja to w ogóle w historia, liceum na WF-y. historia. Matematyka. Takie kombo. Teraz będziemy wyścigi robili. Teraz będzie ciekawiej GTA. troszkę. No, teraz będzie ciekawiej. Ja to na WF nie chodziłem w ogóle w liceum. I na religię nie chodziłem. Jak na WF nie chodziłeś? No, miałem zwolnienie lekarskie. Oż ty. Nic nie tracisz. Przynajmniej nie musiałeś się, wiesz, przebierać. A, no to rób live'a, to odpalę sobie może twojego live'a zaraz. Ale wiesz, Mr. Equal to też nie jest dobry nick, po prostu tak wyszło. Nikt tak de facto na mnie nie mówi Equal. Bo Mister. Wszyscy albo po imieniu, albo po nazwisku. No ale to co myśleć, to też Łukasz? Nazwa. To jest stąd też nazwa kanału, Banach, bo zawsze dużo osób do mnie po nazwisku mówiło. Nie wiem czemu, bo w sumie wiem, bo często miałem kolegę, który miał tak samo na imię jak ja. Więc no łatwiej było nas rozróżnić mówiąc po nazwisku. Mi Jakoś tam tak nie przeszkadza, zostało. jak ktoś po nazwisku mówi, przynajmniej wiadomo o kogo chodzi. A zwłaszcza jak jest kilku Marcinów, No kilku właśnie. Łukaszy. Dobra, autko, pojazd. Które tu wziąć? Ruiner? Ruiner. Sprawdzian z matematyki trafiłem i z zawodowego. AWF 1 na pierwszej lekcji o 7:30, a drugi na czwartej. Kurczę, jaki tak bez rozbity sens. ten dzień. Dwa WF osobno. No, bez sensu. Po pierwszym się wykąpiesz, po ostatnim się wykąpiesz, a znając życie nawet nie było czasu iść pod prysznic, więc nikt się nie kąpał. Ja nigdy się nie wykąpałem po prysznicu. Po WF-ie. W szkole. No, Boże, nigdy nie wykąpałem się po prysznicu. Gdzie ty jesteś? Na mapie, nie wiem. Chyba nie jesteśmy w jednej sesji, bo ciebie nie widzę. Ja, coś pierdzielnęło. Doktorek zna sygnale. A co to jest ten doktorek zna sygnale? Nie oglądałem nigdy tego. A czemu, Szymku, nie byłeś w szkole dzisiaj? Co się stało takiego? Chory jesteś, czy ci się nie chciało? Może udawał, że jest chory. Szukam jakiegoś samochodu, żeby pojechać na różowy punkt. Kurczę, ja miałem różowy koło siebie. Zawracam. Ja już mam. Zobaczę, czy kaskaderski Ja to sobie będzie. Latam autem. Jakiś serio kaskaderski zjazd. Chrystusa, ale co Chrystusa? Uuu, gratuluję, ja mam tylko dwa prysznice w domu, nie mam niestety wanny. Dobra. Ja mam wannę, nie mam prysznica. A ja bym chciał zamiast dwóch prysznicy mieć jeden prysznic, a drugą wannę. Byłoby wtedy okej. To nie oglądam seriali. Dostałeś zaproszenie? Przyjmij szybko, proszę, przyjmij! Nie dostałem. Teraz przyjąłem. Przeziębiony. Dobra. Włączasz. Jest taki...
Wiktor Banach, no widzisz, to weź sobie wpisz w Google Banach i tam masz Stefan Banach, to jest taki genialny matematyk, a ja z matematyki to jestem leszcz. Nie zostało w rodzinie. Przeziębiony jesteś, to co robiłeś, że się przeziębiłeś? Chodziłeś nago po dworze, czy co? To Hektor takiego śmiesznego. O, można niestandardowy brać, to ja biorę tego. Ja kometa biorę. A ty Spectre? Tak. Przebrać się muszę w końcu, bo wyglądam jak taki... Lecimy. Nie wiem, które lepsze, ale nie zdążyłem zmienić na Spectre. O, już tu ciasno widzę. Na razie spokojnie wyprzedzam te samochody. Jeden ziomek chciał mnie tak zepnąć, tak chamsko, już widziałem, ale nie trafił. A który jedziesz? 15, 10 nagle. No bo 8. Na obrocie zmieniło. Ja jestem zaraz za tobą, bo widzę ciebie. Patrz jak oni lecą dziwnie, a ja lecę prosto tym autem. Ja też lecę prosto. No, kuźwa musiał we mnie wjechać, ja pierdzielę. A, słyszałem coś o tym strajku. Nie wiem, czemu oni jadą tam z przodu, że tak uciekli. Nie wiem, ale jestem teraz 13. Bo ja zaraz po zeskoku była prosta i oni zaczęli się tam stukać, ja wjechałem w jednego. Ja jestem 6. No ja jestem 12 już. Ale wiesz, Butuś, w ogóle o co chodziło w tym strajku? Bo powiem ci, że mój tata jest nauczycielem, ale ja nie za bardzo interesuję się wszelakimi... Wszelakimi strajkami. Nauczyć się nie patrzeć na czat, jak ścigam się. Albo patrzeć na bezpiecznym momencie. No nie umie ich dogonić. Może odpalili Avasta. Cały czas jestem 6 i równo z nimi jadę. Ale skok. Jeden wypad chyba. Super. Jestem 11, dobra. Powoli zdobywam prowadzenie. Prowadzenie to dużo powiedziane, ale powoli wyprzedzam. A ja źle skręciłem. I z 4 z powrotem na 6. Ja ciebie raczej nie dogonię. Ty klikasz shift, czy nie? Gdzie? Jak jadę? No. Nie. Ty, jakiś ziomek kurmą tutaj jechał. A nie, kurma to wolna jest. Może nie miał innego. A miał kurmę ulepszoną. Ten strajk to przeciw reformie edukacji.
Nic, coś tam słyszałem o tej reformie, ale ja jestem już dawno po edukacji, także nie przejmowałem się za bardzo tą reformą. Damian będzie o 22. No dobra, ale to i tak o 23 gdzieś tam, czy przed 23. A, chodzi ci o gimnazja. To jest ta reforma. To tak, to moim zdaniem gimnazja spoko, że nie będzie, bo ja no uważam, że ci dzieciaki w gimnazjum za bardzo się rozbestwiły. Ja też uważam, że dobrze, że nie będzie. Kiedyś było lepiej. Zawsze kiedyś było lepiej. Jest jakieś wytłumaczenie. No. Który dojechałeś? Piąty. Nie umiem tej pierwszej trójki dogonić. Zaraz zobaczę, czym jechali. Jakoś tak powoli. On jedzie dinką jest teta? Chyba. Ja ósmy dojechałem. Wiesz, mam do czynienia z różnymi dzieciakami, bo tu koło mnie mieszkają i czasami to co te dzieciaki odpierdzielają w gimnazjum, to jestem w stanie uwierzyć w to, co się dzieje w szkole. I znowu ten Merc wygrał. Co to jest za samochód? Shaft? Pierwsze trzy miejsca shafty jakieś. Nie mam tego auta w ogóle. Co on tak szaleje? Shafter. Potem zobaczę, co to jest. Ale pierwsze trzy miejsca, jedno auto? To chyba nie jest przypadek. Shafter V12 Armored. To jest ten! Z armorem co jest. Opancerzonym jeszcze jechali? Tylko możesz na go... Ale pewnie można, wiesz, nieopancerzoną wersję. A tobie było coś to obojętne. A od Saska się zaziębiłeś przeziębieniem? No to nie ciekawie. Tam też jest chory? Ważne, żeby technikum zostawili. Ale ciebie to i tak ta reforma nie obejmie, także nie masz co się przejmować. Bo to 2 lata chyba będzie trwało, zanim posprzątają gimnazję. Najbardziej się boją nauczyciele, no tak powiedzmy sobie szczerze, dzieciaki, które poszły do gimnazjum i tak w tych gimnazjach zostaną. Kończą to gimnazjum. No tak, bo oni muszą skończyć, tylko nie będzie naboru nowego. To. Nie będzie naboru, także to, że dzieciaki, które nie chodzą do, chodzą teraz do gimnazjum, nie pójdą do szkoły przez 2 dni, to komuś to zrobi jakąś różnicę. Ja jakbym był władzą, to trochę miałbym wyjebane na to, że jakaś tam garstka dzieciaków, nawet tam parę tysięcy dzieciaków nie poszło do szkoły, bo sprzeciwiają się ich rodzice. Samo jak dla mnie jest debilizmem te strajki na siódemce odnośnie prądu. Kurczę, strajkują na siódemce biednym ludziom, którzy śpieszą się do pracy, zostawiają drogę. Oni ponoszą konsekwencje, a władza ma i tak to w dupie. No, władze to nie interesuje. A oni tylko przeszkadzają ludziom. Budynek. RE7B. Banshee. Muszę to Banshee kupić, albo tego kupię to na szy jakoś. Ale ten... Nie wiem, muszę zobaczyć to auto. No, później jak skończymy grać, to sobie zobaczę w cenniku. A to ja nie kliknąłem gotowy do gry. Teraz zauważyłem. O ty nubie. O, przełączałem sobie. Czemu ja ostatni? O! Nutka z GTA 4. Gdzie? Słyszałeś? No na klaksonie jeden ziomek wygrał. A, no to a, może. Bo ty masz tak strasznie cicho. Grę? Ja mam cicho grę. No.
Fajnie, super gościu. Świetnie, że jeszcze porobił. Brawo dla niego, w locie mnie musiał stuknąć. No. Spadłem na 10 miejsce już. A ty masz głośniej grę ustawioną? No, ja mam głośniej grę ustawioną, także słyszę normalnie wszystko. Ale tak sobie dopasowałem, żeby miało to spoko, żeby i słychać było grę, i słychać mnie. Niemożliwe. Nie trafiłem tam, w ten tunel. Ty, przez chwilę byłem pierwszy, nagle jestem szósty, siódmy. What the fuck? Ja daleko. Ósmy. Tak, super, że trzeci jestem, jak ja daleko za nimi. Dziesiąty jadę. A ja czwarty. Wczoraj to wygrałem. A teraz chyba nie. Przez tego ziomka na początku. Już bym wolał ostatni ruszać. No ja ruszałem ostatni, jestem sobie, czwarty. Bym sobie spokojnie ich minął, a tak by mnie wpadli. Ilu ich tu w tunelu jest? O, trzeci jestem, poziomek bokiem wylądował. Ja też. Trzeci jesteś też? Nie, bokiem wylądowałem i nie przeskoczy. Od nowa muszę skakać. O, to już nie mam szans. No to ja wczoraj tutaj byłem pokarany, wczoraj mnie to pokarało. Jechaliśmy, bo ja wyleciałem. Ale ja nie wiem, kurde, nikogo przed sobą nie widzę, a jestem trzeci. I tu naprawdę daleko, daleko nikogo nie widzę, bo mam mapę daleko. Może, nie, może się zepsuli się. Bo on wariuje czasami. Nowy rekord mam jakiś. Osobisty na okrążeniu. Cześć Sasek, nie robisz live'a w końcu? Trzy okrążenia. Może dogonię ich. Dopiero teraz jesteś na okrążeniu? Tak. No to ja jestem już w tunelu.
Nikogo przed sobą nie widzę. Czyli nikogo nie dogonię. Nikogo przed sobą nie widzę. Ktoś mi tu wybuchł. A, internet ci coś nie współpracuje. A jaki masz internet? Może tak jak ja LTE, co? Bo LTE też mi często nie współpracuje na live'ach i często mi coś tam wywala. Dobra, ja jestem teraz obok tego spowolnienia. Tego, co się w dół leci? Tak. A ty gdzie jesteś? No w tunelu jakimś. Ja nie dogonię już. LTE. No to ja ci współczuję, kolego. Też mam LTE. Dobra, jestem na mecie, w sensie zaczynam trzecie okrążenie. Ale no jak słowo daje, nikogo nie widzę, zupełnie żadnego ziomka. Kurde, wypadłem jeszcze. Co? Ty nie cheatują, bo kurde, pierwsze miejsce już zdobyli? Jestem nie, jak, trzeci... jak siebie wyprzedzają. To ja ich nie widzę nigdzie. Ale kurde, od początku wyścigu ani razu w nic nie przywaliłem. Ani razu mnie nie obróciło. Nie zrobiłem błędu żadnego. Nic, zupełnie nic. A ich nie widzę. Tak, jest taki bot? Jak ja się też nazywa? Nie widzę. Że przez głównego konta. No nie wiem, nigdzie ich nie. Pan Wojtek? A kto to jest pan Wojtek? A, skończyli już. No. To ja nie dojadę nawet. Ja jestem nawet obok tego, co się spada w dół. Ej, to w sumie nie tak daleko mnie byli, ale to aż niemożliwe, że ich nie widziałem. O, dostałem nagrodę za bez zarysowań. 400 RP. Też to mam. Jak skakałem. Dobra, dojechałem. Tam.
Obserwujmy Markoska, może jak Markosek jedzie. Nagrywa na cheatach? O, tu jesteś. Kurde, nie zmieściłem jak się. Można... Nie, to nie ty, czekaj. Jak można nagrywać Pokémony na cheatach? Ustawia sobie fake GPS. Uuu, przedobrzyłeś. Dajesz, baby, dajesz. Nie dojechałeś. No niestety. No, tak jak sądziłem właśnie, że coś takiego... No to ja tak miałem. Roty czy też, nie? On jechał... On emulator jechał Androida. Nero, Nero. I łapki w dół. Co? Że to nie dla nich konkurencja? Kurczę, pograłbym w tą Trackmanię. Hector, wiesz może ile kosztuje ta Trackmania nowa? Lubię takie gry. Albo stara Trackmania, zobaczyłbym. O, to co wybraliśmy będzie. Trzy osoby głosowały, a nareszcie były po dwie. Uuu, kosasek posypiasz? W 50 minut zaśniesz? Serwera. Twojego brata, żeby cię obudził. Radio. Już mi zablokowali możliwość zarabiania. Za darmo? Trackmania? Serio? Już sobie zobaczę. Och, bo na Steamie Trackmania. Trackmania na Steamie. Gdzie cię tu mam Steamie, kochany? W telefonie sobie zobaczę, bo na laptopie nie mam Steama. Dziewięć na 10 ma ocenę. No. Jest za darmo? Tak. Jest za darmo. Już zaraz muszę zobaczyć, czy to tak, o której myślę. Jak tak, to... Nations Forever. Nie wiem, czy inne pewnie nie, ale ta wersja jest darmowa. Jaki wziąłeś samochód? Bashi. Chyba jedyny. Jedziesz Bashi. Nero mają, z tego co widzę. Ale start mieli szybszy, ale ich wyprzedzam. Tych wszystkich, co Nero mają. Tylko startem byli lepsi. A który jedziesz? Piąty. A, bo ty masz czerwone to Nero. Znaczy... Banshee.
O, fuck, przypierdzieliłem. Dobra. Aha, dobra. No i się zaczęło. Aha. A który jest lepszy? Aha, 14 jestem, zajebiście. No ja 15, bo mnie zrzucili. Lepiej jakby nie było... stłuczek. Kontaktu. No. Ej, to... to Nero jest chujowy. Ty też nie wiedziesz? Tak, bo chciałem zobaczyć, co to jest za samochód, ale... słabe. On jest wolniejszy na trasie. No i jestem 15. Najstabilniejszy 1.9. Ja grałem ostatnio na 1.10 chyba. Bo 1.11. Wyprzedzam to Nero. Na prostej. Stuknął we mnie w locie. Co za typ. To Nero, ja mam wrażenie, że jest mega ciężkie. Ja teraz dojadę 15. Jak tam byłem trzeci, to... tu będę 15. Wiesz co, ja w sumie wolałbym odpalić sobie live'a z Escape'a, a nagrać możemy jakąś później przemyśleć jakąś serię survival. Kurde, jeszcze ktoś jeszcze we mnie wie... i cool, no wiedziałem. To jak żeś bokiem stał do drogi, to jak miałem nie wjechać. Już nie miałem jak od... nie zagłębiłem tą dramę za bardzo. Nie no, dziś mi to nie idzie, wszyscy we mnie wjeżdżają. What the fuck? Ty, nie mogłem przejechać przez... Cześć pani Koszmar, cześć, dzień dobry, witam cię z powrotem na live, dawno cię nie było. No, wczoraj. Wczoraj czy przedwczoraj? Wczoraj, pani Koszmar u nas była wczoraj. No tu Damiana chyba nie ma. Może coś nagrywa, bo mówił, że... no wybuchłem. Bo mówił coś, że będzie szedł nagrywać coś. Czy tam testować OBS-a. Jak się daje łapkę w dół? Nie wiem. Już wiem, co wygra, nie... Starcie to nie było to, co było pierwsze? Nie mogę znaleźć tej trackmani na telefonie, nie wiem czemu. Ja znalazłem. Mogę ci wysłać link. Dlatego nie mogę znaleźć, bo udostępniam internet.
troszeczkę załadować, bo sobie wpisałem, a mi się nic nie ładuje. No mało, mało, no tylko 463, to jest malutko sub. Ale lepsze to niż nic, ważne, że jakieś są. O, dziękuję za podesłanie. Jaki iPhone? Czemu iPhone pierwszy był porażką? Ja wszystkie były. Dobrze go wspominam. Nie, jedynka była dobra. Jedynka mi się podobała. Co to? U ciebie coś to grało? Nie. Mi się podobał pierwszy iPhone, dlatego że to był innowacją, a ja lubię zawsze takie innowacje, gadżety. No jakaś muzyka grała przed chwilą. To w radiu tam gra cały czas. Nie, inna. Jakby ktoś puścił z telefonu. Nie, to nie u mnie. Pane. To nie wiem skąd. Cześć Marysia, witamy. Który jesteś? Ósmy. Nożesz w dupę, co za jełop jakiś. Siema Kuba.pl. Ziemniak jutro wrzuci film o 10:00, skąd wiesz? A ty Martin, który jesteś teraz? Trzeci. Tym Nero lepiej zakręty biorą, z tego co widzę. Ojojoj, stuknął we mnie. No już, poszło. No we mnie też, i to jest tak na chamsko. I następny. No dobra, to ja tyle. O Mandziu proszę mi nie wspominać, nie lubię go. Mandzio jest dla mnie mega wkurzający, nie wiem co jest w nim. Jaki Mandzio? No taki youtuber jakiś minecraftowy kiedyś był. Następny we mnie wjechał. No wiesz, we mnie wjechało, ja byłem ósmy i nagle jestem trzynasty, bo we mnie powjeżdżali. To jest właśnie, jeżeli masz farta i nikt w ciebie nie wjedzie, to możesz daleko dojść. Ale jeżeli ktoś w ciebie wjedzie, to już możesz zapomnieć o tym, że cokolwiek osiągniesz w tej grze. Co się stało? Irytuje mnie ten człowiek, po prostu nie mogę go słuchać, nie wiem czemu, denerwujący jest, no. Coś ma w charakterze, co mnie po prostu denerwuje, co pokazuje na tych live'ach u siebie i odcinkach. Znaczy nie wiem, czy robi live'y teraz. Tak, wiem Hector, mówiłeś o tym już. Ale ja nie pijam kawy tak czy siak. Kiedyś piłem, potem nie mogłem spać i teraz już przestałem pić kawę. Dziękuję bardzo za suba. Dziękuję bardzo.
Tak mówiłeś, Hector. Masz Samsung, masz iPhone'a 7. iPhone'a 7 bym w życiu nie kupił. iPhone'a 7 bym nie kupił. A moja dziewczyna ma Samsunga S7 Edge i ten telefon mi się bardzo podoba. Z chęcią bym go ja sobie nabył. Ale poczekam na S8. O, piszcie, jakie macie telefony, właśnie. O, 9, a byłem 12 No to nagle. za mną jesteś. Dziękuję za suba, kuba.pl. Muszę powiększyć sobie okienko, bo jak dłuższy nick jest, to nie widzę. Twój jakoś udało mi się zobaczyć. For Honor nie. A z nowszych to Battlefield. Xperia Z3 nie korzystałem nigdy, ale z pierwszej Z korzystałem. Fajna była, fajna. Nie znam A5 2016. Ja wiem, który Nie to znam tego jest. telefonu. Tak? To fajny czy nie fajny? Nie, no ta wersja 2016 jest okej. No bo ja nie znam ogólnie A5. Nawet nie wiedziałem, że była jakaś inna. Butuś, masz Huawei AP9. Ja mam P8. Jestem zadowolony z tego telefonu. W ogóle kupiłem P8 i nawet nie zorientowałem się. 2 dni po 2 dni po kupieniu P8 wyszła P9 i byłem na siebie wkurzony, że nie kupiłem lepszego modelu. A i tak dobrze, że masz P8, a nie P8 Lite. O Jezu, jak przypildziłem. Wiesz co? Zginąłem. Lightów nie kupuję. Lighty to zło. Haha, przez te suby nie zaśniesz. A widzisz, to dobrze, dobrze. Dawać. No kuźwa, nie mogę przejechać przez to, ja pierdzielę. Dawać suby, żeby Sasek nie zasnął. Jak najwięcej subów. No kurde! What the fuck? W którym miejscu ty tak Samsung skaczesz? P5, Hector, mówiłeś. Tam, gdzie jest ten obrót taki. A. Jak siódmy jestem? Ja nie widziałem, żebym kogoś wyprzedził. Dobrze, że dodało ci miejsca, a nie nagle zajęło, zabrało. LG G4, No, G4. ja mam Flexa. LG ogólnie są dobre telefony. No, sam miałem wcześniej LG i byłem z niego zadowolony, ale chciałem zmienić coś A takiego. też się nad G4 zastanawiałem. Tylko nie było żadnej Ja się nad promocji, a on jest G5. droższy. Ja się zastanawiałem nad G5. Po ile Tak, stoi G5 są te G5? wymienne moduły. A nie wiem. Na G5 nie patrzyłem. No, w każdym razie zastanawiałem się nad tą modularną, ale w końcu stwierdziłem, że jest za droga, nie potrzebuję tak drugiego telefonu i kupiłem sobie P8. Znowu. G4 lepsze, ale od G5 czy Flexi? Nad Flexi zresztą też kiedyś myślałem, ale obawiałem się o ten wygięty ekran, że będzie niewygodny w korzystaniu, jak będę miał na przykład w łoże do spodni czy coś w tym stylu. No, w spodniach też jest wygięty.
Wiem, że w spodniach też jest wygięty, ale nie przeszkadza ci to? Nie, przyzwyczaiłem się. A, G4 jest lepsza od tego i od tego. Chyba tak, chyba tylko ty jesteś posiadaczką iPhone'a, pani koszmar. No na razie, Przemek. Miłej nocy. Dobranoc, Przemek. Pa, pa. Nawet nie wiedziałem, że jesteś, bo cicho siedzisz ostatnio na live'ach. Ej, znowu oni wygrywają. Znaczy... Cały czas ci sami, jeden... cały czas. Ale się wywaliłem. Nie było cię, no to... Trzeba ktoś powiedzieć, że idziesz, tak? Fakt, co ja odwaliłem. Nie, ten wyścig jest porażką normalnie. Nawet nie dojadę do mety pewnie. Dwa okrążenia teraz dobre miałem i nie umiem ich dogonić. Widzę, że jest 10 osób na live. Na live. Bardzo mi miło z tego powodu. Znając życie na Minecraftach będzie pewnie więcej. Okej, Sasuek, to czekamy na ciebie. No nie ma szans, żebym... Ty! Ewidentnie ci cheatują jedni. Jakiś ziomek jechał tu po tej lurze pod górę. Jak w drugą stronę? Jak któryś z... No w drugą stronę, tam gdzie masz zatrzymany ten spadek, taki poziomy w dół. No. To on pod górę jechał. Zobacz, bo tam się miejsce zmieniają. Jak i właśnie się tymi tunelami jedzie, to się miejsce zmieniają. Ziomek zcheatowany. Pewnie ten co te 20 ba akurat różowe. No, murciaki na Minecraft może przyjdą. U jakie suby mam? 4-6-4. No, też bym pojeździł coś na motocyklach. Ale znowu będzie kaskaderski spadek pewnie. Bo tam tych dwóch wybiera. I wygrywają. Za każdym razem takie same są wyniki. O, zielona machina. Na Kersie gadamy, Sasek. Na Kersie, jak najbardziej na Kersie. Ja ci później podeślę na Kersie zaproszenie do kanału, bo tutaj, żebyś dostał się, musisz mieć zaproszenie. Wchodzisz w link i później dodajesz do ulubionych i wchodzisz jakoś. O, swag, no swag. Swagujemy.
Okej, to ci podeślę, jak skończymy się ścigać, bo zaraz się odpali, także jak będzie koniec wyścigu. No wyścig około 10 minut trwa. No. Gramy w linię śmierci po tym wyścigu? Tak. Można. A to nie będziesz grał w Minecrafta jesteś... teraz? Ale to wiesz, to... Tak gdzieś przed 23. A jeszcze w GTA można pograć. Czyli linię śmierci zrobimy i tam... Pójdę. Skąd jesteście? Ja jestem ze Śląska. A ja jestem z Mazowieckiego. Tam zresztą w opisie jest napisane. Jak oni tym Nero wygrywają, jak ich wszystkich wyprzedzą? Chyba, że w kółko te trasy jeżdżą i na pamięć znają. Mnie już obróciło. O, 8 jestem nagle. No, wyprzedziłeś mnie. A ty, pani Koszmar, skąd jesteś? Bo zapytałaś cię, a nie powiedziałaś. Jedź tym. A ty widziałeś, co tamten ziomek zrobił? Wypchnął mnie. Wypadł. Tak, mogę wyprzedzić. No bo... Dziecko, kurczę, 10-letnie siedzi. Wypchnął mnie! Następny. No zaraz mnie trafi coś z tą grą. A co się stało? No wypychają mnie, no prawie. Jeszcze gdyby umieli wypychać. No nie udało mu się, sam wyleciał. No bo wiesz, żeby umieć wypychać, to trzeba mieć skilla do wypychania. Trzeba być ruskiem. Albo mną. Ja umiem wypychać. Najbot działa, to od razu jakoś tak przyjemniej na tym czacie jest. Ładny awatar ma. No. O, już zdobył pierwsze miejsce? Kto A, ty? Dobra, nie, nieważne. A, nie, no oni się wyprzedzają. Nie wiem, czemu ja tam widzę cały czas. Not Banacha. Aluzja, że to nie ja. No tak to wygląda. Ty mnie wyprzedziłeś? Ja jestem 10. Ja mam wrażenie, że trafiliśmy na jakiś cheaterów albo coś.
Ja mam wrażenie, że jakby on wyjechał maluchem, to i tak by to wygrał. No bliżej, bliżej. Ja w Radomiu, ty w Warszawie, to nie jest znowu tak daleko, a ja też często w Warszawie bywam, a raczej bywałem. Mysterious zamiast Mystery Cool? No nie wiem, nie wiem. Mystery Cool mi się podoba. No to leć się wykąp w takim razie. O! Byłem 11, nagle jestem 8, what the fuck. O, 10. No bo tu przeskakujesz między tymi ludźmi. A, bo to tak łapie, to głupie to jest. Po prostu jesteś przed nim, tak jakby, bo on wraca z powrotem. Nie, jestem 8, to raczej... Wszystko dobrze, awansowałem. Ja cię widzę cały czas. A, od niedawna mieszkasz z narzeczonym w Warszawie, no nice, nice. A w której części Warszawy? Na Woli. Tak mi się kojarzy zawsze Wola z Warszawą. Pewnie przez ten serial jakoś. Miodowe lata. Tak, Miodowe lata, bo oni na Woli chyba mieszkają. Tak. Też lubię placki. Zjadłbym w sumie. Ty nie popychaj mnie. To nie ja. Jestem dwa auta za tobą. Zentorno czarne za tobą jedzie. Jak się ciśnie. No co za skurwiel. Zaraz co go za zepchnę, skurwiel. Czekaj. No nie wyszło. Teraz to. W ogóle to jakieś oszukane. Masz wolniejsze auto ode mnie? A mi wyprzedziłeś na prostej. No bo ty przecież byłeś obrócony, to wiesz, zanim cię wróciło do normalnej prędkości, a ja jechałem cały czas na pełnej prędkości. A ten skąd się tu wziął? Nie wiem. Nie mogę tego Zentorno dogonić. A to, że ta sama płeć tutaj nie przeszkadza niby. Łukasz chciał streamować z konsoli. Horizona. Cały czas czekam. No, bardzo chcę postreamować z konsoli, ale niestety warunki moje na to nie pozwalają. Bo zbyt słaba jakość jest, jeżeli używam tego, co mam dostępnego. Muszę po prostu kupić sobie nową Marvel Media i wtedy będziemy streamować z konsoli. W ogóle przepraszam, że tak live'a nie czytałem, ale ja tu się skupiam na... Nie. Nie. Co ty żeś narobił? Ty mi powiedz, co żeś ty narobił. Jeszcze żeś wcześniej się ode mnie odrodził. Jak wcześniej? Mogłem klikać przycisk, ale mi się już nie chciało. I tak nie dojadę do mety. To było niemożliwe. Na Mokotowie mieszkasz. No to na Mokotowie to ja powiem, że bardzo często bywałem. Kilka razy w tygodniu. Między innymi też w galerii Mokotów byłem.
to nie ma szans już, żeby jechać gdziekolwiek. Bo oko mnie swędzi. Wiesz co, mówił, że będzie, no ja wiesz, nie mam wpływu tak de facto na to, na niego, ale mówił, że będzie, także liczę, że będzie. O, rangę dostałem, awans. To co, linia śmierci? Okej. Okay. Ty dojechałeś to jeszcze? Nie. Jak, nie masz czas? No rzeczywiście, dojechałem. No to ja mogłem to jechać. Ja nie jechałem już. Not badocha, a nie notban. Notbanach tam było. Not badocha. To chyba na to wychodzi, że tylko ty chodzisz do gimnazjum. No, ale możesz się pochwalić, że do gimnazjum chodzisz, bo za niedługo już nie będzie, tak? No właśnie, jesteś elitą teraz. Nie gimbazą, tylko elitą. Weź pod uwagę, że teraz ci, co chodzą do podstawówki, już nie pójdą do gimbazy. No, Szymek, ty nie pójdziesz do gimnazjum. Tego co wiem, no to tutaj tylko Marcin coś studiuje. Informatykę. Czyli jest tak zwanym nerdem. A kiedyś się pewnie to zmieni. Nie będziesz nerdem kiedyś? Nie, może mniejszy. Dobra, gdzie ja jestem? Dobra, na tej samej sesji, to trzeba to wybrać z menu. O, już kogoś zabiłeś. Oj, equal. Chciałem, że to ty jesteś. Ale fajnie spodnie miał. Na niebiesko się świeci. Wiesz, ale on sobie wyszedł z gry. Poszedł na AFK i ten ziomek, którego zabiłem. I on się dziwi, że ktoś go zabija. Ja jadę do ciebie. Jesteś u góry czy na dole? Na dole. Jasne. Jeszcze chcesz we mnie strzelać? Co? Nie zabijam się? To jakaś lipa to jest. Trafię cię?
Ale ile musieli we mnie strzelać? Ale podniosę sobie z ziemi fajerwerki. Ale nie mogę. Dobra, odpalamy to. Aj! To żeś wysadził? Siebie. Bo mi się zmieniło. Zmieniło mi się na rakiety z karabinku. A tam są te auto namierzające i w ziemię uderzyło. Dobra, menu. Online. Akcje. Co tu tak strzelają? Gdzie jest ta linia śmierci? Sumo, oprawca, mentalność, biegam, a ja sztafeta. Czemu nie? Ponieważ wybrałem inną drogę zawodową, a mianowicie założyłem swoją firmę. A poza tym, jakby to powiedzieć, nie było dostępnych studii w moim zainteresowaniu. Nie za bardzo miałem ku temu podstawy i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie nie mogłem pójść za bardzo na studia w kierunku, którym bym chciał. Dlatego nie studiuję. Zaprosiłem. Okej, zdetonowałem ostatnią bombę. Przenieprzyjęty. Jaką bombę? Tylepną. A, czyli nie dobierze nikogo? Kogoś dobierze kiedyś tam. Prawdopodobnie, wiesz, co do firmy, to nie wiem, zobaczymy. Ja prowadzę firmę bardziej filmową. No dobrze, robię, ale filmy. Światło potrzebujesz, elektryka potrzebujesz. Jak będę miał biurowiec, to ciebie zatrudnię. Jak będę miał biurowiec swój już, to cię zatrudnię. Będziesz instalację. Pewnie, jeszcze będzie live, nie ma ograniczenia, ale potem gramy w Minecrafta i w inne gierki może też. Właściwie to już powinieneś w Minecrafta zaraz grać. A nie ma... No, po linii śmierci. Ale tak, Sasek jest, Damiana nie ma. A miał być. My we dwóch jesteśmy. 23. Na to wygląda. Ale nie uciekaj tak daleko, bo my się nigdy nie dogonimy to. No, ale ja już próbowałem cię zaatakować. Dobra, gdzie boosty no jakieś? Tu są, dobra. Nie! A was tam włączyłeś pewnie. Ja miałem boosta, a ty szybciej przejechałeś. No super. No jak? Tak, gramy w Minecrafta. Gramy. Dokończymy linię zabójstw, czy tam linię śmierci i gramy w Minecrafta. Do Damiana trzeba napisać tylko. Nie wiem, napiszesz do Damiana, czy ja mam napisać do niego? A ty w ogóle masz Minecrafta ściągniętego? Aha. Nie. Że jak? Że co się stanęło? No chciałem cię złapać i nie zdążyłem zahamować.
Gdzie ty jesteś? Za tobą. Wiedziałem, że w końcu. No to zaraz do niego napiszę. Jak skończymy linię śmierci, to do niego napiszę. O nie. No i po co to spowolnienie? No musiałem to wyrzucić. Po co to zebrałeś? Żeby nowe się busty zespiły. O nie! Wypadłem. Pięknie. Gdzie ty jesteś? Nie zebrałem tego. Damiana do... Ten jaki kurde. A co, śpisz już, Damian? Rajda! Rajd, dziękuję! Zetozik, dziękuję bardzo za rajda, dziękuję, również cię pozdrawiam, dziękuję bardzo. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję. Zetozik, dziękuję za suba, dziękuję bardzo. Zetozik. Po live wbiję do ciebie na kanał, a przynajmniej jak skończę tutaj się ścigać w linii. Dziękuję za live'a, pl w ready.pl. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Bo akurat na dole, na górze mi się wyświetla taki mały napis. Dobra, trzeba w końcu cię zabić. Polski kierowca, dziękuję za suba. Kurde. Udało mi się. O, to super, że dobrze przeczytałem. Mam malutkie okienko, cały czas zapominam je powiększyć na live'a. Buścik. Aha, to ty tak specjalnie jeździłeś, bo czas, żeby się skończył. Nie mam Jordanów, moja dziewczyna ma. Jak specjalnie za to jechałem? Lubię tego typu buty, lubię. Jest Damian. Witam serdecznie. To jest do dwóch zwycięstw? A nie wiem, ty ustawiałeś. Jedziemy. Ten jako busta czyha, żebym nie mógł wziął. Ale wziąłeś. Za późno. A co, wykorzystałeś? Nie, mam. Co?
Jak tyś to zrobił? No, zawróciłem. O nie! Turbo odpaliłeś teraz? Tak. Czekałem na okazję. Nie mów, że wyjechałeś. Oszukujesz. Tak, gramy w Minecrafta, tylko dokończymy to tutaj. Tą rundę. No, fuck! Akurat spojrzałem na czat, a ty żeś mi wyjechał. Czy mam chłopaka? Nie, nie mam. Co? Ktoś sobie niezłe jaja robi. To pewnie Dawid. Ostatnio do mnie coś tam pisał, żeby wyczochrał mi czuprynę. Możliwe. A czy by mu się chciało telekont robić? Pierun wie. Ja też zrobię live'a z Minecrafta. Nie. Co ty żeś zrobił? Obróciłem kamerę i wjechałem w budynek. Ej, bo to jest ta Patrycja, co w Brazylii mieszka, tak? No niby tak. Tak. No. No możesz nagrać ci odcinek, jak wiesz, jak chcesz. Ja nagrywam live'a, bo już obiecałem na live'ie tutaj, że będzie Minecraft, także... Także no... To dzisiaj zrobię live'a. Tylko trzeba jakoś zainstalować tego Escape'a. A ja myślałem, że nagram sobie serię Survival. Nie. I się skończyła zabawa. Pięknie to było. Paszerować gąsiora? Ale o co chodzi? To jest taka mapka przygodowa. No to Sasek zrób, za jakieś 10-15 minut możemy zacząć grać w Minecrafta. Zebrałeś. Nie brakuje ci coś buścika? Brakuje. Właśnie jechałem po niego. A teraz jest szkło drugiego, żebym go nie wziął. Albo sam go weźmiesz zaraz. Co? No nic, no. Zakręcałem i się nie wyrobiłem. Ja bym wolał na Kersie, bo mam ustawionego na streamach wszystko pod Kersa. Ostatnia i chyba jest i runda. Tak, dalej. Tak, ostatnia teraz będzie. Lakierować bambusa? Co? Gdzie? Szymku napisał. Psa mam.
Bigla. Na jednym nagraniu nawet jest widoczny, jak mi wskoczył prawie tutaj na krzesło. Na którym? Nie wiem, bym musiał poszukać. Jeszcze na Twitchu to było. Bigla. Nie Lidla. Nie, pierniczę. Jeszcze tego nie słyszałem. Ile zapisa Lidl? Niskie ceny zawsze w Lidlu. Ciekawe, czy bym miał promocję na karmę. Oj! Co to było? Curse. Lubisz meduzę, Łukasz? Nie jadłem nigdy meduzy. Także nie wiem. Nie mam pojęcia. Nigdy nie jadłem meduzy. W ogóle meduzę da się zjeść? A nie parzy? Nie wiem, ale mi się wydaje, że meduza to jest w 70% woda. Czy tam więcej nawet. W 90. Jakaś błona, to nie wiem, czy to da się zjeść. To wypić. Oj. Nie działa ten przeskok. Nacisnąłem i nie przeszło. Siema Sasek na tym czacie. Właśnie wszedłeś jak ginę. A, ile jeszcze? Dwie 90. minuty. Szkoda, że tylko dwóch, bo to już się nudzi, tak? Przy tej muzyce jeszcze. Mm. Jeszcze zasnę. Co 90? 92% wody. A to nie zmienia faktu, czy lubisz meduzę, czy nie? A, to jest youtuber meduza jakiś, tak? To nawet nie znam takiego. Oj, oj. Ej, to powiem szczerze, że nawet nie słyszałem o takim youtuberze Meduza. Jak się przełącza tryb? No, tak kamerę. Nie wiem. Na taką czarną. Nie działa. Ale to... Była jakiś taki... Wiesz co, nie mam pojęcia. Albo taka z góry była kamera też. Meduza, czyś... Meduza ma 30 filmów i 400 tysięcy. A, boostowany. Pewnie wiesz, miał znajomych takich. Którzy mieli... Aha. Ty też? Tak, ja też, bo nie zdążyłem wyrobić się zakrętem. Blowa i Boxdela. O, weź, Blowa to ja nie lubię. Boxdela spoko, ale Blow to nie. To ja nie lubię. Minuta. Teraz nie zginąć tylko. Gdyby nie Rafonix, meduzy by nie było. Powiem szczerze, że też średnio znam Rafonixa. To są niezbyt moje klimaty YouTube'owe, no. Ja oglądam takich ludzi jak Rok, jak Izak. Yoji. Pewnie ci telefoniksy i tak dalej, to są wszystko z CS-em związane. Meduzy. A ja CS-a... O, fuck.
Niepotrzebnie nic nie użyłem, a ja CS-a nie lubię. Blowek to jebany chuj, czemu? Ja po prostu go nie lubię. Okej, to koniec. 29 tysięcy. Ej, to dalej sporo kasy za to wpada. Izaka lubię. Nawet nie wiem, co to są omegle. Się to z Omegą kojarzy, z Oplem Omega. Omegle? To nie jest taka marka internetowa? Ale pewnie nie. Pany w tym jestem. No to co, teraz czas na Minecrafty. Kamerka, to ja wiem, co to jest. To jest? To jest coś jak... Jak się ta strona nazywała? Na YouTubie tego było pełno. Zaraz mi przyjdzie do głowy, to ci to wyślę. Chatroulette, coś takiego. A, chatrouletka, to znam. Araby tam były często fapiące. Ej, nie wskakuj. A, no, też mnie. Tak, już wysyłam ten serwer. Także wyłączam już GTA. Mam nadzieję, Marcin, że będziesz oglądał. Będę oglądał. Minecraft to podstawa. Tak, Wardęgę lubię. Także wszystkich zapraszam do Banacha na świetny stream z Minecrafta. Ciekawe, ile będzie ludzi tam.